Cześć, i witajcie w kolejnym filmie na kanale GabiDen Informatyka. Wiem, że dawno mnie nie było, ale ci nieważne, lecimy dalej. Dzisiaj opowiem wam o marzeniu każdego fana Science Fiction. Magicznym lusterku, który powie Ci wszystko, co będziesz chciał wiedzieć i niekoniecznie będzie to pytanie o to, kto jest najpiękniejszy na świecie. To magiczne lusterko zwie się z angielskiego Smart Mirror i jak sama nazwa wskazuje, jest inteligentne. Oprócz takich podstawowych kwestii, jak wyświetlanie godziny, daty, pogody, może ono połączyć się ze wszystkimi smart przedmiotami w naszym domu, dzięki czemu przyglądając się rano możemy dodać. Dodatkowo wyłączyć światła w domu, oświetlić garaż lub nawet zamówić zakupy. Smart Mirror ma wybudowaną przeglądarkę oraz głośniki. Można słuchać muzyki podczas porannego makijażu. Tak naprawdę nie ma ograniczeń w funkcjonowaniu tego smart gadżetu, dlatego że poprzez wybranie odpowiedniej wersji lub stworzenie swojego smart lustra można modyfikować go do granic możliwości. Powiedziałbym, że jest to takie stacjonarny smartfon z możliwością przeglądania swojej osoby w lustrze. Powiedziałem, że można samemu wykonać ten sprzęt. Wymaga to więcej zaangażowania, lecz znacznie zmniejsza koszty. Materiały, które będą nam potrzebne to drewniana lub metalowa ramka, stary monitor, lustro oraz Raspberry Pi 3. Dodatkowo można połączyć głośniki, kamerę, różne czujniki, a do sterowania domu można użyć Alexa lub Google Home. Nie będę tu przedstawiał pełnej instrukcji tworzenia oraz programowania tego urządzenia, gdyż wszystko jest do znalezienia w internecie. A jeżeli ktoś nie potrafi znaleźć takich informacji, to tym bardziej nie będzie potrafił zbudować inteligentnego lustra. Tak naprawdę przy tworzeniu tego ogranicza nas jedynie wyobraźnia oraz zasób portfela. Przy kupowaniu Dokowaniu gotowego lustra to tylko portfel z ograniczeniem. Koszt zbudowania podstawowej wersji to od 500 zł, a kupno gotowego produktu waha się od 3000. Cena oczywiście zależy od zaawansowania produktu. Dzisiejsza technologia pozwala na zadanie więcej niż jednego pytania do lustra, tak jak było to w królewnie śnieżce. Teraz poprzez lustro można sterować ludkim domem. Mam nadzieję, że zaciekawiła Was wizja inteligentnego lustra. Jeżeli tak, to rzućcie łapkę w górę. Może to mnie zmotywuje do tworzenia większej ilości filmów po 12-godzinnym trybie. Pracy. Dodatkowo zasubskrybujcie ten kanał i wpadnijcie na inne moje produkcje. Do następnego. Na razie.